Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa, pan poseł Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Czy czytał Pan może najnowszy wpis byłego premiera Donalda Tuska? Nie śledzę na szczęście tych najnowszych wpisów, więc jakby pan redaktor przypomniał to. Ale chyba nie ma pan wątpliwości, czemu ten wpis jest poświęcony, panie pośle, nie czytając nawet Donalda Tuska. Słucham? Pewnie nie ma pan wątpliwości, czemu ten wpis został poświęcony i komu dedykowany. No, pewnie chodzi o panią Ewę Kopacz, minister chyba zdrowia bardziej w rządzie Donalda Tuska. Chyba bardziej chodzi o PiS, czyli o pana, bo szczujecie cały czas. Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia i tak jest do dziś. To oczywista nieprawda. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, ja rozumiem jego trudne położenie, dlatego że w ciągu pierwszych czterech dni po katastrofie smoleńskiej podjęto fatalną w skutkach decyzję oddającą śledztwo Rosjanom, Federacji Rosyjskiej, i te błędy, które popełnił Donald Tusk wraz z innymi ministrami, kładzie się cieniem na to śledztwo, które trwa od 11 lat i wiemy o tym, że Rosjanie świadomie i celowo przedłużają to śledztwo, nie oddając Polsce nawet wraku Tupolewa. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten ogromny cynizm i wyjątkowa impertynencja, jeśli chodzi o zachowanie pani Ewy Kopacz, wtedy w 2010 roku ministra zdrowia, poprzez ujawnione zdjęcia w filmie pani redaktor Ewy Stankiewicz, no to myślę, że pani Ewa Kopacz, to, że milczy, to jest bardzo wymowne, ale to jest całkowicie kompromitujące tą osobę i myślę, że powodujące dla milionów Polaków, że pani Ewa Kopacz nie tylko powinna przeprosić, ale myślę, że całkowicie skompromitowała się, ponieważ pokazała, że kompletnie nie rozumiała misji, jaką powinna wykonywać jako minister zdrowia wtedy, kiedy identyfikowano ciała ofiar katastrofy smoleńskiej. A pamiętajmy o tym, że zginęły tam osoby z różnych stron sceny politycznej i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Lech Kaczyński. No i tylko dziwnym trafem Prawo i Sprawiedliwość o to wyjaśnienie prawdy, czy też o samą prawdę dba albo stara się dbać. I w pewnym sensie też powoduje, że są wątpliwości albo stawiane są pytania, bo to właściwie tak, nie każdy, kto ma wątpliwości, pytania stawia, nie każdy, kto pytania stawia, musi mieć wątpliwości. To jest też taka ciekawa ciekawostka, proszę Państwa, że właściwie jakkolwiek by się nie zadało pytania, od razu się jest zaszeregowanym albo po jednej, albo po drugiej stronie. Panie pośle, prawdą jest, że 11 lat od katastrofy smoleńskiej minęło i pewnie ma pan świadomość, że gdyby nawet w tej chwili pojawił się raport, który całkowicie zniweczyłby ten raport Komisji Millera, który nie współgrałby w żaden sposób z ustaleniami Międzypaństwowego Komitetu Badania Wypadków Lotniczych Federacji Rosyjskiej pod przywództwem pani Anodiny, no to będę przeszła kobieta na emeryturę. Zdaje się i właściwie też nie wiadomo, gdzie jest. Przynajmniej tak można wywnioskować, przeglądając portale internetowe, to jakikolwiek raport by się nie ukazał, to i tak społeczeństwo jest już podzielone. Niewątpliwie to są podziały, które uważam, że jesteśmy w stanie dzięki prawdzie, dzięki faktom niwelować i scalać, ponieważ myślę, że to jest najistotniejsze, jeżeli chcemy budować silne, sprawne państwo, które jest w stanie konkurować z innymi państwami europejskimi, jak i innymi państwami na świecie, to zdecydowanie ta jednolita wspólnota, jeśli chodzi o nasze najważniejsze cele, jest niezbędna. Jeżeli mówimy o kwestii związanej
z tym śledztwem dotyczącym katastrofy smoleńskiej, to wystarczy przypomnieć również słowa, które zostały nie tak dawno upublicznione w programie redaktora Nity Gargas. Słowa Donalda Tuska podczas nagranej rozmowy z Edmundem Klichem, który był najwyższym przedstawicielem Polski przy komitecie rosyjskim MAK, ale nie uzyskał nie tylko wsparcia tłumaczy, ale również został tam wysłany bez wsparcia osób, które byłyby przygotowane do twardej obrony polskiej racji stanu, do tego, żeby twardo bić się o polski interes. I mamy tutaj szczerą rozmowę, która odbyła się prawie dwa tygodnie po 10 kwietnia 2010 roku. To też przypomnijmy, dlaczego w ogóle do tej szczerej rozmowy doszło. No proszę państwa, doszło dlatego, że Edmund Klich już miał wszystkiego dość serdecznie i po prostu poszedł sobie do TVN24 i tam zaczął mówić, jak naprawdę jest. Tak, i ta rozmowa została nagrana i myślę, że na prośbę Donalda Tuska, jednak tam mamy obraz osoby pełniącej obowiązki prezesa Rady Ministrów, która całkowicie, zamiast zająć się kwestią jak najszybszego przywrócenia podstawowych kwestii związanych z wsparciem dla stanowiska Polski i szukania takiej współpracy choćby w Sojuszu Północnoatlantyckim. Słyszymy, że dla byłego premiera Donalda Tuska problemem była kwestia narracji ewentualnej odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej. Jednak wysyłając przedstawiciela państwa do Moskwy, nie zadbano nie tylko o tłumaczy, nie zadbano o zabezpieczenie kontrwywiadowcze, jeżeli chodzi o przedstawicieli polskich służb specjalnych, ale również wiemy o tym, że została zerwana łączność kryptograficzna Edmunda Klicha. I tak wyglądało dochodzenie do prawdy w 2010 roku, kiedy premierem był Donald Tusk. I dzisiaj rozumiem, że to jest obrona Donalda Tuska poprzez atak na osoby, które docierają do nowych informacji, czy w postaci nagrań, które nigdy wcześniej nie zostały upublicznione, czy w postaci zdjęć, które są haniebne, które są kompromitujące dla pani Ewy Kopacz. I to jest opinia milionów Polaków, bo możemy zobaczyć, że nawet część wyborców Platformy Obywatelskiej jest zdegustowana tym, w jaki sposób w prosektorium postępowała i jak robiła sobie zdjęcia była minister zdrowia, a późniejsza premier z nominacji Donalda Tuska. I myślę, że to milczenie samej zainteresowanej jest najbardziej tutaj dostrzegalne przez Polaków, że nie ma na to obrony i zdaję sobie sprawę z tego, jakie będą również konsekwencje polityczne dla pani Ewy Kopacz. Hmm. Czy gdyby po 2010 roku, tak zapytam pana po ludzku i zapytam wprost, po 10 kwietnia, nie wiem, 14 kwietnia, być może dwa tygodnie później, 24 kwietnia, być może na początku maja, być może w czerwcu, ale jeszcze roku 2010. Gdyby ówczesny premier, ówczesna minister zdrowia stanęli przed społeczeństwem i powiedzieli: sorry, zawiedliśmy, a może nie tyle zawiedliśmy, żeby nie było, że zawiedli. Przerosło nas to. Przepraszamy. Czy sprawa byłaby już dzisiaj zamknięta, czy nie? Gdyby w pierwszych godzinach po katastrofie odpowiednio zareagował premier Donald Tusk i jego zaplecze polityczne, zaplecze PO-PSL, zdecydowanie śledztwo odbywałoby się na warunkach polskich i to Polska byłaby głównym dysponentem, jeśli chodzi o docieranie do prawdy i wyjaśnienie, co stało się 10 kwietnia w Smoleńsku. Jeżeli podjęto błędne decyzje i do dzisiaj nie mamy informacji, żeby Donald Tusk, jako sprawujący wtedy funkcję prezesa Rady Ministrów, zażyczył sobie wykonanie analiz i ekspertyz dotyczących prawa międzynarodowego, w jaki sposób postępować właściwie, żeby Polska mogła zabezpieczyć wrak i żeby traktować zgodnie z prawem samolot Tupolew
którym leciała para prezydencka wraz z 94 innymi naszymi rodakami do Katynia, to ten samolot był samolotem wojskowym. I to oznacza, że powinien być traktowany jak samolot wojskowy, a nie jak samolot cywilny. I gdyby nawet 2 tygodnie później rząd miałby świadomość, ale nie uzyskałby te informacje z telewizji, tylko przez godziny, w których decydowała się kwestia przyszłości, stanął na wysokości zadania, mielibyśmy uratowany ten interes, o którym mówiłem, interes Rzeczypospolitej Polskiej. A jeżeli takie błędy popełniono, to zdecydowanie uczciwiej byłoby, gdyby Donald Tusk przyznał to 2 tygodnie później, a nie starał się ograniczać rolę Edmunda Klicha jako jedynego przedstawiciela przy komitecie no MAK. No tak, ale tutaj doszliśmy do sytuacji, panie pośle, kiedy zaczęto stosować spychologię, bo Klich zaczął spychać na Tuska, Tusk zaczął spychać na Klicha, bo myślał, że to Klich załatwi, a Klich myślał, że to zrobi rząd, którego szefem był Donald Tusk. Tak, z tej rozmowy Donalda Tuska wynika ogromny strach i przerażenie, które jest próbą ucieczki od odpowiedzialności Donalda Tuska. Zdaję sobie sprawę z tego, że to źle świadczyło o państwie polskim i zdaję sobie sprawę z tego, że tamtą sytuację jeszcze 2 tygodnie od katastrofy można było naprawić, ale wtedy wymagało to na pewno refleksji i wyciągnięcia wniosków. Jeżeli sytuacja, o której również wspomniałem, panie redaktorze, a odnoszę się do współpracy w ramach NATO, że Polska, która straciła samolot wojskowy z prezydentem Lechem Kaczyńskim, z panią prezydentową i z całą generalicją, z ministrami, parlamentarzystami, rodzinami katyńskimi, to dlaczego nie sięgnięto po współpracę z Sojuszem Północnoatlantyckim, tylko skierowano się na łaskę i niełaskę Moskwy? I z tym pytaniem zostawmy naszych słuchaczy. Panie pośle, to jest dobre pytanie i myślę, że takie refleksyjne i warto je sobie postawić między innymi dziś przed obejrzeniem ponownym programu, dokumentu Ewy Stankiewicz, który będzie emitowany o godzinie 20.10 na antenie TVP Info. Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.